o bestsellerach Empiku. Jak Ci się podobało? Bardzo mi się podobało. Dawno nie byłam gościem na muzycznym wydarzeniu, także już byłam złakniona muzyki na żywo i artystów, których też mogłam zobaczyć na żywo. Także sama przyjemność. Kto zrobił na Tobie największe wrażenie? Ja kocham Stanach, jestem jej ukrytą fanką. Zawsze każdy singiel znam na pamięć i słucham sobie głośno w mieszkaniu i w aucie, dlatego Stanach. No Dawid Podsiadło jest w ogóle magiczny, przecudowny. Jak słyszę jego głos na żywo, to dreszczę na całym ciele. No, także to moi faworyci, jeśli chodzi o występy na żywo. Mrozu był też świetny, Natalia Schroeder była świetna. Myślę, że wszyscy byli muzycznie dobrani idealnie pod tę imprezę. Stanach jest znana z tego, że bardzo często możemy usłyszeć ją w duetach. Czy wy nie myślałyście na przykład o jakiejś współpracy? Wydaje mi się, że ja ewentualnie co mogłabym robić Stanach, to donosić jej kabanosy na backstage'u. Dlaczego? Bo jest na 100 razy wyższym poziomie muzycznym niż ja, jeśli chodzi o osiągnięcia.